Uroczysta gala zakończyła ogłoszony przez prezydenta konkurs Radom Obywatelski. Jego cel to promocja osiągnięć lokalnych organizacji pozarządowych, społecznego zaangażowania mieszkańców, firm i instytucji. Prezydent Radosław Witkowski podziękował za ciężką pracę przedstawicielom wszystkich organizacji pozarządowych i podkreślił, że w codziennym życiu miasta odgrywają one bardzo ważną rolę. Organizacje pozarządowe doskonale uzupełniają te zadania, które realizujemy my jako Urząd Miejski. Ja nawet stwierdzam, że w niektórych aspektach robią to zdecydowanie lepiej niż jednostki, które powinny to wykonywać, ale mnie to cieszy, bo to jest taki dobry symptom budowania społeczeństwa otwartego, społeczeństwa obywatelskiego. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: Dobre Praktyki 2014, Dobroczyńca Roku oraz Darczyńca Roku. W kategorii Dobre Praktyki, w której nagradzane są najlepsze organizacje pozarządowe, laureatem zostało Stowarzyszenie Radomskiej Młodzieży Orkiestry Grandiozo za wspieranie rozwoju muzycznego dzieci i młodzieży oraz promocję Radomia na arenie międzynarodowej. No, najpiękniejsze jest to, że to nie jest taka nasza prywatna nagroda, tylko to jest nagroda dla całej orkiestry, dla naszych dzieci, dla wszystkich nauczycieli, którzy wkładają całe serce, poświęcamy swój czas naprawdę w soboty, w niedzielę, kiedy potrzeba, po prostu jesteśmy, więc no, serce rośnie, jeżeli ktoś dostrzega naszą pracę i trud i wysiłek dzieci. Kapituła przyznała również dwa wyróżnienia. Otrzymały je Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem oraz Stowarzyszenie Budujemy Przystań. W kategorii Dobroczyńca Roku, skierowanej do osób fizycznych zaangażowanych w pracę społeczną, laureatką została Małgorzata Janik-Podgórska. Kapituła doceniła jej działalność na rzecz Stowarzyszenia Twórczości Artystycznej Osób z Zespołem Downa. Z kolei w kategorii Darczyńca Roku, której adresatami są firmy wspierające organizacje pozarządowe i zwykłych mieszkańców, zwyciężyła firma M. Gębski. Kapituła doceniła łączenie działalności biznesowej z ideą dobroczynności. Firma udzieliła m.in. wsparcia osobom niepełnosprawnym, wykonując nową nawierzchnię Placu Szkolnego Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych prowadzonego przez Stowarzyszenie Budujemy Przystań. Kapituła przyznała również wyróżnienie specjalne dla podmiotu, który został nominowany w aż 4 zgłoszeniach. Otrzymała je Fundacja Polish Orphan Charity, która od kilkunastu lat wspiera uzdolnione sieroty oraz dzieci z rodzin potrzebujących pomocy, przyznając im stypendia artystyczne.